Grupa Azoty. Główny partner klubu sportowego ZKS Unia Tarnów życzy niezapomnianych emocji sportowych z udziałem tarnowskich piłkarzy. Szanowni Państwo, witamy serdecznie na konferencji prasowej po zakończonym przed momentem meczu ZKS Unia Tarnów Siarka Tarnowczyk. W konferencji uczestniczą przedstawiciele drużyny gości, trener Sławomir Majak oraz zawodnik Sługowski Bartosz, a także trener Unii Tarnów Radosław Jacek oraz zawodnik Paweł Węgrzyk. Tradycyjnie konferencję rozpoczynamy od drużyny gości. Panie trenerze, bardzo proszę o podsumowanie dzisiejszego spotkania w wykonaniu pana piłkarzy. Co zadecydowało o remisie? Dzień dobry Państwu. Na pewno ciężki mecz, nie ma co ukrywać. Straciliśmy dzisiaj pierwsze punkty w siódmej kolejce. Zespół Unii Tarnów, szczególnie w pierwszej części spotkania, wykorzystywał nasze błędy, szczególnie przy ustawieniu przystałych fragmentach gry. Z tego też pada bramka, co nam się bardzo rzadko to zdarza przy takim wzroście z tyłu, ale były to bardzo dobrze te punkty piłki w pewien punkt, więc tutaj gdzieś tam po rykoszecie jeden z zawodników dosłownie lepiej się w tym wszystkim zorientował, przygrywał piłkę do siatki. Druga bramka, no też postawiam w fragmencie naszym. No nie możemy sobie pozwolić, żeby w taki sposób tracić drugą bramkę, bo to praktycznie mogło zamknąć mecz i tutaj na pewno duża pochwała w kierunku mojego zespołu, ponieważ dobrze zareagował na stratę drugiej bramki. Praktycznie od tamtej pory byliśmy stroną dominującą, stworzyliśmy dużo sytuacji. Strzeliliśmy dwie bramki, jedną praktycznie w ostatniej minucie meczu regulaminowego czasu, więc cieszymy się z tego, bo jeżeli się wychodzi z takiej opresji, to na pewno nie ma niedosytu, że nie ma trzech punktów, a jest to radość z tego do jednego punktu i z tego się cieszymy, bo doliczamy oczko do naszej punktacji. Mamy 19 punktów, gdzieś te wyniki też tak się to ułożyły, że bardziej zyskaliśmy tym punktem niż straciliśmy, więc cieszymy się z tego powodu i też, że podziękowanie dla całego zespołu za walkę, za to, że wierzył do ostatniej minuty, że może tutaj zmienić oblicze tego spotkania. Dziękuję. Dziękuję. Pytanie do zawodnika. Jakie są pana uczucia odnośnie dzisiejszej rywalizacji i czego zabrakło, żeby postawić tą kropkę na i zwyciężyć w dzisiejszym spotkaniu? Wiedzieliśmy, że przyjeżdżamy na ciężki teren do Tarnowa, ale chcieliśmy wywieźć stąd trzy punkty, ale Tarnów postawił nam dobre warunki. Po prostu u nas zabrakło troszkę skuteczności, bo tych sytuacji też mieliśmy w drugiej połowie. I tyle. Dziękuję. Teraz od trenera Unii Tarnów. Trenerze, proszę o ocenę dzisiejszego spotkania, postawy swoich zawodników. Czy chciałby pan kogoś szczególnie wyróżnić podczas dzisiejszego meczu? No na pewno na wyróżnienie zasługuje cały zespół. Tutaj postawiliśmy ciężkie warunki, no ale taki jest nasz cel. W każdym meczu chcemy gdzieś ten plan realizować i dzisiaj tutaj w tym spotkaniu na pewno do strzelenia drugiej bramki mocno ten plan realizowaliśmy. Graliśmy obroną wysoką, neutralizowaliśmy te zagrania drużyny Siarki w sposób taki mądry i na pewno zapobiegliśmy też tej najgroźniejszej broni drużyny Sternożega, czyli tym ustawionym fragmentom gry. One oczywiście się pojawiały, ale dobrze broniliśmy, byliśmy na to przygotowani, więc tutaj na pewno ten jeden atut został zabrany. No niestety po drugiej bramce nie był to nasz plan, żeby tak cofnąć się nisko i bronić blisko swojego pola karnego. No ale mecz tak się ułożył, że w tej obronie niskiej się zjawiliśmy i trochę tam zabrakło nam agresji, żebyśmy jeszcze mądrzej wypchali przeciwnika na ich połowę. Doprowadzaliśmy do tych dłuższych zagrań, gdzie przy tym wzroście na pewno tutaj zespół Siarki mógł sobie stworzyć jakąś sytuację, no i tak to miało miejsce w ostatnich minutach meczu. Ale powiem tak, spory niedosyt, spora złość, jeżeli chodzi o wynik, ale mnie jako trenera buduje jedna rzecz, że ten zespół z każdym spotkaniem idzie do przodu, robi progres, jest to widoczne i z takim zaangażowaniem zespołu na pewno te punkty będziemy dodawać częściej i mam nadzieję, że to będą punkty za trzy. Dziękuję. Dziękuję. Pytanie do Pawła Węgrzyna o postawę całej drużyny i też jak swoją grę dzisiaj oceniasz i jak nastawienie przed kolejnym spotkaniem? Jako sportowcy nie możemy być szczęśliwi po przebiegu spotkania, ponieważ no, straciliśmy w ostatniej minucie doliczonego regulaminowanego czasu bramkę. Faktycznie powtórzyła się trochę sytuacja z meczu pierwszego w rundzie z Podlasiem, gdzie w tej obronie niskiej strzeli nam zespół przeciwny bramkę. Natomiast musimy je przeanalizować, bo one te błędy zaczęły się troszeczkę wyżej i
No i szkoda, na pewno szkoda. Na pewno był to wyrównany pojedynek, z którego mogliśmy zdobyć 3 punkty, więc żałujemy. Natomiast w niedzielę gramy w Sieniawie i chcemy sobie odrobić stracone dzisiaj punkty do tabeli. Myślę, że to będzie spotkanie, żeby znów się odbić i żeby pokazać więcej takich piłkarskich rzeczy w ofensywie, który ten zespół ma. Dobrze, dziękuję panu za konferencję prasową. Grupa Azoty. Główny partner klubu sportowego ZKS Unia Tarnów życzy niezapomnianych emocji sportowych z udziałem tarnowskich piłkarzy.